Jerzy Sławku. Sercańska szóstka zmierza na Jasną Górę, walczymy, choć jest inaczej, ale jeśli mógłbyś nam powiedzieć, jak dla Ciebie to wygląda i jak Ty to postrzegasz, tą naszą pielgrzymkę, tą wyjątkową w tym roku. Poza takim niezbędnikiem związanym z pandemią koronawirusa, to właściwie nasza grupa niewiele się różni od poprzednich rekolekcji w drodze. No musieliśmy zabezpieczyć. To jest ogromna troska dla mnie, jako dla przewodnika, żeby uwrażliwić pielgrzymów na noszenie maseczek, rękawiczek, na stosowanie środków dezynfekujących, czyli na podporządkowanie się wytycznym Głównego Inspektora Sanepidu, żebyśmy mogli po prostu bezpiecznie, ale też i owocnie duchowo przeżyć te rekolekcje w drodze. Chciałabym taką krótką rozmowę, czyli ja słowo, Ty odpowiedź. Pielgrzymka. Droga. Plecak. Ciężar. Modlitwa. Zaufanie. Pielgrzym. Człowiek w drodze. Przyjaciel. Miłość. Niezbędnik. Maseczka i rękawiczki. A maseczka gdzie? A maseczka jest oczywiście na podorędziu. Jest maseczka, ponieważ wchodząc do miast, wchodząc do kościołów, zakładamy takie niezbędne akcesorium. Nie wiem, ile mnie będzie słychać teraz, ale rzeczywiście to jest niezbędnik pielgrzyma na ten rok. Bardzo Ci, księże, dziękuję i za rozmowę, i za odpowiedzialność, i bardzo szybkie, rzeczowe odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Zmierzamy na Jasną Górę. Sercańska szóstka w tym roku także idzie. Czym ta pielgrzymka różni się od pozostałych? Przede wszystkim tym, że jesteśmy nieliczną grupą, która wyszła w ogóle. I tak jak w tym roku wszystko jest wyjątkowe, inne, tak samo i tutaj choćby to w tej grupie, że z wielu innych pielgrzymek i części Polski ludzie dołączyli do Sercańskiej szóstki, a nie tak jak w poprzednich latach ten trzon, czy większość była właśnie z Radomia i okolic, czy takich pątników, którzy byli z innych części Polski, gdzie są sercańskie parafie, ale już od lat chodzili z nami, więc znaliśmy się, a tutaj nagle grupa się wymieszała. Cieszymy się tym ogromnie, ale też to było jakimś wymogiem, by szukać wspólnej przestrzeni dla pielgrzymowania, skorzystać z tego, jak inni przeżywają drogę do Częstochowy, usłyszeć o innych zwyczajach, choćby i w grupach pątniczych. No i myślę, że było to bardzo ciekawe. No i jeszcze taką bardzo wyjątkową rzeczą było to, że byliśmy, czy jesteśmy cały czas w określonym reżimie sanitarnym i powiem szczerze, że nie myślałem, że to się uda wręcz, żeby zachować te wymogi, a rzeczywiście ludzie podeszli do tego bardzo dojrzale. Jako grupa zdaliśmy egzamin, było bezpiecznie, jest bezpiecznie, no i udało się wyjść do Częstochowy także w tym roku. Księże Franciszku, która to księdza pielgrzymka? To jest moja czwarta pielgrzymka, chociaż nie w całości. Byłem dwa razy w całości na pielgrzymce, a teraz drugi raz, tak w połowie. A powiedz, dojechałeś do nas, ale czy odczuwasz dużą różnicę w tych pandemicznych warunkach tej pielgrzymki od tamtych, na których byłeś cały, bo ta faktycznie jest taka lekko oszukana? Nie, takiej dużej różnicy nie widzę, bo zasadnicze rzeczy są takie, jak były. Jesteśmy razem, mieszkamy, wspólnie idziemy. No, musimy dbać o przestrzeganie tych reżimów sanitarnych, ale co do istoty pielgrzymki jako tych rekolekcji w drodze, to myślę, że jest nawet lepiej. A ja mam takie pytanie. Twój niezbędnik pielgrzyma, co się w nim zawiera? Różaniec, kurtka przeciwdeszczowa, kubek na wodę i chusteczki. A taka jedna rzecz, która się zmieniła w tym roku i którą każdy pielgrzym posiadać powinien. Zaraz, co to może być? Maseczka. A masz? Mam oczywiście, nawet kilka. A proszę pokazać, gdzie ta maseczka jest? Maseczka jest w kieszeni, zawsze pod ręką. Jedna, druga, kolejna jeszcze. A zaprezentowanie? Aż tak. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jesteśmy na pielgrzymce radomskiej, ale jesteśmy też w wyjątkowym miejscu przy grobach pątników, pątniczych. I tutaj ksiądz Witold odprawi swoją jubileuszową mszę 25-lecia swojego kapłaństwa. Czy ta pielgrzymka różni się od innych pielgrzymek? Bo idziesz w jakimś jubileuszu swoim, w jakiej intencji tak naprawdę idziesz w tym roku? Na pewno ta treść dotycząca jubileuszu jakoś mi towarzyszy, ale jeżeli chodzi o taką zwykłą, codzienną posługę, zaangażowanie w grupę szóstą, pielgrzymowanie wspólne, raczej nie zauważyłem jakiejś większej różnicy poza dzisiejszą Eucharystią. Raczej to będzie moje takie wewnętrzne przeżywanie. Tam mógłbym dostrzec na pewno różnicę jako dziękczynienie nade wszystko i przebłaganie za te 25 lat. Z pewnością też dla nas to będzie wielka radość, bo jesteś pielgrzymem, który już od wielu lat pielgrzymuje z grupą szóstą. Przy jednym z wywiadów, a mianowicie w czasie naszego studia wieczornego mówiłeś, że w 1982 roku szedłem przez piaski, tam gdzie idziemy przez las i rzeczywiście te piaski są. Niektórzy zaczęli się śmiać, bo po prostu to był rok ich urodzenia, czy te lata, kiedy oni byli bardzo, bardzo mali. To znaczy, że od ilu lat pielgrzymuję z grupą szóstą? Pierwszy raz byłem z grupą szóstą, gdy była to szósta pielgrzymka radomska, stąd też tak łatwiej mi było zapamiętać. Wtedy chyba troszeczkę przeholowałem, o 1 lub 2 lata się pomyliłem w tych obliczeniach, ale byłem w szkole średniej, kiedy pierwszy raz uczestniczyłem, a więc no, wtedy na pewno to była szósta pielgrzymka radomska. A takie ostatnie pytanie dotyczące atmosfery tej pielgrzymki, bo idziemy w wyjątkowym czasie, kiedy po świecie i w Polsce szaleje pandemia koronawirusa. Czy to wpływa na przeżywanie twojej pielgrzymki? Bo dla mnie osobiście jakoś tego nie zauważam, choć wiem, że trzeba zadbać o pewne względy bezpieczeństwa i tak robimy. A jak to jest u ciebie? Na pewno ten czas przygotowania był bardzo inny. Wiele niepewności, wiele może nawet jakiegoś lęku, ale też poczucia odpowiedzialności, mierzenia się z tymi pytaniami, a więc na pewno czas przygotowania był bardzo inny, bo w innym czasie robiliśmy objazd trasy, później zmiany kolejne, obniżanie tych obostrzeń. W samym pielgrzymowaniu, poza atmosferą takiej większej jeszcze odpowiedzialności, może ja osobiście w tym momencie nie odczuwam. Oczywiście ta intencja, z jaką wszyscy pielgrzymujemy, dodatkową o ustanie pandemii koronawirusa, to na pewno jakoś nam towarzyszy. Poza tym, jak już jesteśmy na trasie, wchodzimy w ten rytm życia pielgrzyma, to ja jakoś tak nie odczuwam. Poza tym właśnie pewnymi obostrzeniami wewnętrznymi naszej grupy, które ciągle nam przypominają, co się dzieje na świecie i w ojczyźnie. Jutro wchodzimy do Częstochowy i mam nadzieję, że właśnie zakończymy tą pielgrzymkę, że uda nam się, tak jak udało nam się wyruszyć, tak uda nam się ją zakończyć. Też taką mamy nadzieję. Nawet dzisiaj takie bardziej zielone światło pojawiło się, że być może będzie możliwość wejścia na Jasną Górę do kaplicy cudownego obrazu jako cała grupa. Ale czas zobaczymy jutro. Dziękuję za rozmowę.